pana od zęba, to idzie pan do rejonu, wypisują pana panu antybiotyk, zażywa pan i przychodzi pan, jak już pan nie ma 37. To ja zażywam antybiotyk od 5 dni. Dwa antybiotyki na raz jem. To znaczy, że jeszcze pan nie jest dobrze wyleczony. Musi pan się do końca wyleczyć antybiotykami, dopiero przyjść. Nie mamy o czym, proszę pana, nie mamy o czym rozmawiać, no. Już jest, wszystko pan wie, tak? No. Nie, ja nie wyjdę stąd. Tutaj ja zrobię teraz live'a przez internet. I proszę powtórzyć to, co pani powiedziała, albo wezwać policję. Ja z tym nie wyjdę. A dlaczego pan... Proszę wezwać policję, bo pani nie chce mnie zbadać. Ja muszę... Ja próbuję się tutaj pana, dostać do pani od pan kilku dni. Pan ma temperaturę i ja pana nie mogę przyjąć. Proszę pani, dzwoniłem, jak... Byłem tutaj przed Sylwestrem, było zamknięte, okej. Okay. No. Rozumiem, zrobiła pani, nie dała pani żadnej kartki, ale pani nie przyszła do pracy. Kiedy? 31. Sylwestra, tak? Tak. Nie, no. 31, nie w Sylwestrze. Przed Sylwestrem. Nie, no to ja bym... Nie było żadnej kartki, było zamknięte. Nie. Nieprawda. Nie, dzwoniłem, proszę pana. Dobra. Byłem tutaj, dzwoniłem i stałem tu godzinę pod drzwiami. Ja pacjentów przyjmuję normalnie. I są jest dowód okay. na to pacjent... Dzwoniłem w nocy. Nie, no, ale w nocy ja pani nie zasnąłem. Zadzwoniłem w nocy na pogotowie, że raczej na numer taki, na którym można się zgłosić z problemami. No i tam powiedzieli mi przez to, żeby przyjść tutaj do pani. No i właśnie pani nie było. No to z jakimi problemami do nich się można zgłosić, skoro oni. No i przepisali mi antybiotyk. No to proszę go zażywać, proszę pana. Zażywam go. Ile pan zażywa już dni? 5 albo 6 dni. No dobrze. Jeszcze pan go ma? 2 antybiotyki naraz jem. A dlaczego 2? Bo tak mi powiedzieli. No to proszę, ja za to nie odpowiadam. No dobrze. Co panu powiedziano? Jakie pan antybiotyki zażywa? Mam tutaj pisane. Jego leczenia. Jeżeli pan do tej pory ma jeszcze temperaturę, to proszę zjeść antybiotyki wszystkie do końca, to co pan ma. Do tego proszę sobie płukać usta eludrilem i jak pan będzie już bez stanu zapalnego, przyjdzie pan na chirurgię. Nie ma innej możliwości. Gdzie my mamy długopis? Ja panu napiszę na karteczce. Płyn, trzeba sobie kupić w aptece i tylko to. I tylko tyle. Antybiotyk do końca. A za to, co mówi jakiś lekarz przez telefon, ja nie odpowiadam. No zgadza się. Tak, dlatego też ja nie znam takiego leczenia, jak tu jest napisane. I tak, Eludril 3 razy dziennie, proszę go sobie kupić w aptece. 3 razy dziennie płukać, antybiotyk do końca. Wtedy jak pan będzie bez, nawet jak się skończy antybiotyk, płukać jeszcze Eludrilem. Jak pan będzie bez temperatury, może pan przyjść do gabinetu. Nie ma innej możliwości. Może pani jeszcze raz powtórzyć ten pomiar, bo ja nie wierzę w to. Ale co? Czy rzeczywiście mam temperaturę? Bo ja sprawdzałem sobie sam temperaturę i nie miałem. Ale takim normalnym, tradycyjnym termometrem, nie takim szczelem. Ja akurat mam taki, proszę pana, nie mam innego. Miałem normalne 36 albo na 35 temperaturę. No dobrze, no teraz ma pan tyle. Trzydzieści siedem i cztery. Proszę sobie tutaj nagrać to, że jest 37,4. No i teraz musi pan to robić to, co ja panu powiedziałam i dopiero pan przyjdzie do gabinetu. Nie ma innych możliwości. Okej. Okay. No. Dziękuję za brak pomocy. No już koniec nagrywania? Nie, cały czas trwa. No to proszę nagrywać dalej. Mamy pacjenta jakiegoś? Pan siebie nagra bez maseczki. No ja nigdy nie zakładam maseczki. Co pan chce powiedzieć? Chcę powiedzieć, że trzeba wezwać policję. No to wzywamy, czekamy temperaturę pan ma. No i co z tego? No i nie ma pan maski, proszę pana. Niech pan odejdzie ode mnie. Nigdzie pani doktor, niech pani wezwie policję. No wezwijmy, proszę bardzo. Chodźmy. Proszę wezwać policję. Niech pan wchodzi do gabinetu. Bardzo proszę pana, proszę iść do domu. Już panu wszystko powiedziałam, co pan ma zrobić. I będzie, może pan przyjść wtedy, jeżeli pan będzie bez temperatury. No, proszę wziąć nogę. Boli mnie cała głowa tutaj. No.
Nie mam, nie tutaj mogę, jest pani chirurgiem i byłem u stomatologa, powiedział, że muszę iść do chirurga, dobrze, ponieważ stomatolog nie jest w stanie mi pomóc. Co, nie jest w stanie wypisać antybiotyku? Proszę pana, błagam pana, niechżeż pan posłucha to, co ja do pana mówię i nic innego panu nie powiem. No nie dam rad, no nie może. Nie może pani zbadać osoby chorej. Nie, tak? Jeżeli ma. To jest przysięga Hipokratesa, tak? Tak jest. Tak, tak pani przysięgała? Leczyć ludzi? W obecnej leczyć ludzi, sytuacji, proszę chorych pan... ludzi wyrzucać z gabinetu? Nie, ja nikogo nie wyrzucam. Proszę pana. Jak to? Przecież pani mi zamyka drzwi. No bo ja już panu wszystko powiedziałam. I pan ma... Ale pani mnie nie zbada, nawet pani nie wie, co mi jest. Pan obowiązkiem pana jest zażywać obowiązkiem to... pani jest leczyć ludzi. Proszę pana. Ja leczę. Dałam panu płyn do płukania. Płyn do płukania i nie boli w środku. Tutaj mam cystę, rozumie pani? Mam cystę w Zatoce Klinowej, a pani mi dała płyn do płukania. A skąd pan wie, że pan ma cystę? No bo mam zdjęcie tutaj ze sobą. No gdzie to ta cysta jest, proszę pana? Niech to pan pokaże, bo ja nie umiem tak takiego przeczytać zdjęć. Co? To nie jest cysta, proszę pana, żadna. Proszę pana, błagam pana. Niech pan już przestanie. Proszę bardzo. Poprzedni, tutaj mam napisane, że to jest cysta. Dobrze. I od pani dentystki powiedziała, że ona nie jest w stanie tego usunąć, tylko to musi zrobić lekarz chirurg. Proszę pana, to widocznie pani dentystka się nie zna na zdjęciach, jeżeli mówi takie rzeczy. Proszę zrobić to, o co pana proszę i na tym koniec, bo chcę przyjmować dalej pacjentów. Proszę zażyć antybiotyk do końca i płukać usta tylko i wyłącznie tym, co powiedziałam. Jak będzie bez temperatury, przychodzi pan do gabinetu. No. Widzicie. Taka jest pomoc teraz. Siema, próbujemy z zębami.